Kościół Świętego Jakuba z Rygel. 4 czerwiec 2020 roku. W nowych czasach koronawirusa. Pierwszy kościół powstał w 800 roku. Tutaj Kanadyjczycy zgromadzili w kwietniu 1945 roku wszystkich mieszkańców, 500 mieszkańców. Chcieli wysadzić kościół w powietrze. Wcześniej wysadzili w powietrze 72 domy w Zygel, stacja misyjna wnuka Sobieskiego, Klemensa Augusta. Boża opatrzność pozwoliła, że ksiądz uratował tych 500 mieszkańców 10 kwietnia w 1945 roku. Stacja misyjna wnuka Sobieskiego, Klemensa Augusta.